Dzień 20. Józefie najposłuszniejszy. Ojciec posłuszny. Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi. Nie chce jej oskarżać publicznie, ale postanawia oddalić ją potajemnie. W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jego reakcja była natychmiastowa. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef nie wahał się. Był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka. Wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. List apostolski Patris Corde, ojca świętego Franciszka, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku. Pan Bóg objawił swoje plany wobec Maryi poprzez wizytę anioła, świętemu Józefowi poprzez sen. Czy już dobrze rozpoznałeś plan Pana Boga na twoje życie? Módl się, aby Pan Bóg wyjawił swoje zamiary i plany wobec ciebie. Józef był Bogu posłuszny. Zobacz, czy rzeczywiście na stałe realizujesz plan Pana Boga wobec ciebie, bo w tym wyraża się twoje posłuszeństwo. Módl się ze świętym Józefem o jasność w tej kwestii. Czy potrafisz odróżnić niezgodę od nieposłuszeństwa?
To drugie oznacza zakwestionowanie porządku rzeczy ważnych. Módl się przez wstawiennictwo świętego Józefa o dar rozeznania, abyś zawsze umiał pełnić Bożą wolę. Popatrz na trudny wybór Józefa. Jak ty postępujesz w sytuacjach dramatycznych? Czy wycofujesz się, usiłujesz zepchnąć problem do podświadomości, mówisz, jakoś to będzie? Poproś świętego Józefa, aby wyprosił ci u Boga łaskę nieomijania trudności i wyjednał ci dar wchodzenia w problemy i rozwiązywania ich. Biblijne posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w wolę Bożą i poddaniem się jej. Na ile ty słuchasz Pana? Nie chodzi o to, ile modlitw odmawiasz dziennie, ale na ile zatrzymujesz się nad Jego słowem i wypełniasz je. Poproś świętego Józefa, żeby nauczył cię tej umiejętności. Powitajmy świętego Józefa. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.